to jest nasz dom. Tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Tosia! Dla nas wy, a dla was my, najlepsi przyjaciele. Możesz dziś spełnić sny, wyobraźni granic brak. Bawmy się każdego dnia, niech ta radość wiecznie trwa. To jest nasz dom, tu razem wciąż poznajemy zabaw wiele. Najlepsi przyjaciele. To my! Tosia i Tymek! Jest u nas Kaja! Chodźcie! Papier do pakowania. Kaja przyszła do nas, żeby pokazać nam swoje przebranie na jutrzejsze przyjęcie u Wioli. To przyjęcie dla rycerzy i księżniczek. Jesteś prześliczną księżniczką, Kaju. Dziękuję, Tosiu. Ja zamierzam być jutro czerwonym rycerzem. Za kogo się przebierasz, Tymek? Ja będę zielonym rycerzem. Chcesz zobaczyć nasze stroje? O tak, pewnie, że tak. Dobrze. Kaju, twoja mamusia już jest. O! Mieliśmy właśnie pokazać Kaji nasze stroje. Jutro, Tosiu, na przyjęciu u Wioli, ale teraz Kaja musi iść. Idę z mamusią na zakupy. Kupić Wioli prezent. My też musimy kupić Wioli prezent, mamusiu. Ja już kupiłam Wioli prezent, zobaczycie. Chodźcie na dół. Chodź, Tosiu, chodź, Tymku. Pożegnaliśmy się z Kają. Pa, Kaju. Do widzenia. Pa, Kaju, do widzenia, pa, Kaju. Skarbie. Pa, Dominika. Mamusia powiedziała nam, że prezent Wioli niedługo będzie dostarczony do naszego domu samochodem dostawczym z supermarketu. Zobaczę go przed tobą. Nie, ja go zobaczę. I tak go zobaczę przed tobą. Jaki prezent kupiłaś, mamusiu? Co dajemy Wioli? Wyglądajcie dalej przez okno, kochani. Powiedzcie mi, czy widzicie samochód. Czekaliśmy na dostawę z supermarketu całe wieki. Misio Pysio i księżycowy króliczek nam pomagali. Widzisz też księżycowy króliczku? Dzisiaj zakupy przywiezie chyba Oliwier. Nie, Staś. Właściwie to Rosie. Tak, Rosie. Chyba słyszałem samochód. Serio? Tam jest. Widzę go! Mamusiu, już jest! No dobrze, bliźnięta. O, cześć, Rosie, wejdź. Cześć. Cześć, dzień Rosie. Dobry. Miałam nadzieję, że to będziesz no ty. Hej, Tosiu, hej, Tymku. Witajcie, małe przytulanki. Dobra, zaniesiemy te zakupy do kuchni? Tak. Tak. Dobrze. Jedna. Dwie. Trzy. Cztery. Pięć. Sześć toreb! Wow. Gdzie jest prezent dla Wioli? O, ktoś ma urodziny? Tak, nasza przyjaciółka Wiola. Idziemy do niej jutro na przyjęcie. Jej prezent jest gdzieś w tych torbach. Szczęściara z tej Wioli. No dobra, podpiszecie mi się tutaj jak zwykle? Tak! A czy mamusia może mi się podpisać tutaj obok zakupu? O, tak. Już się podpisuję. Dziękuję. Proszę. A czy ja teraz kolej, żeby się podpisać obok mamusi? Tym razem moja. Tymku, pamiętaj, tylko pisz ładnie i wyraźnie. Dobrze. Mek. Pięknie piszesz. Dziękuję. A następnym razem ty, Tosiu. Dobrze. No dobrze, muszę już iść. Do zobaczenia, pa. Dziękuję, pa. Dziękuję ci, Rosie. Poczekaj. Do widzenia. Pa. Czy to jej prezent, mamo? Naklejki? Książka z naklejkami? Trafiony, zatopiony, Tosiu. Ale ekstra. Z księżniczkami i smokami. Kupiłaś kartkę, mamo? Zobaczcie, co znalazłam. O, jest kartka. A kupiłaś papier do pakowania? Żebyśmy zapakowali ten prezent? Tak. Na rachunku jest. O, supermarket pewnie zapomniał go wysłać. O nie! Nie mamy w co
zapakować prezentu dla Wioli. Nie martwcie się. Poproszę tatę, żeby go kupił wracając z pracy. Tak! Tak! Cześć, kochanie, to ja. Nie, nie, wszystko w porządku. Czy mógłbyś kupić nam po drodze trochę papieru do pakowania? A, dobrze. Nie, nie, spokojnie. Tak, dobrze. Do zobaczenia. Hurra! Co tata powiedział? Co tata powiedział? Tatuś jest troszkę zajęty w pracy, nie może nam teraz pomóc. Musimy wymyślić coś innego. Ale urodziny Wioli są już jutro. No wiem. Co my teraz zrobimy? Ja wiem! Możemy zrobić swój własny papier. To fantastyczny pomysł, Tosiu. Może załóżcie swoje fartuszki, a ja tutaj posprzątam. Teraz drzyj, Tymek. Już. Wiola uwielbia motylki, dlatego namaluję je na tym papierze. A ja namaluję kolorowe kropki. Kolorowe. Bą, 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 bą. Malowanie papieru do pakowania to łatwizna. Ale czekanie, aż wyschnie, trwało bardzo długo. Po kąpieli zeszłam na dół zobaczyć, czy już jest gotowy. Wysechł! Owinę prezent! A ja wezmę taśmę klejącą! Dobra, gdzie ona jest? Może tu? O, tutaj! Świetnie. Tymku, możesz tutaj usiąść? A Tosiu, ty chodź tutaj. Dobrze. Zawinę prezent. Jeszcze na. Dobra. No dobrze. Tutaj. I tutaj. Oh, świetne pakowanie bliźnięta. Ale z was drużyna. Skończone? Prawie. Tak. Potrzebujemy jednego kawałka. Jeszcze jeden kawałek. Proszę bardzo. Tak! Idealnie. A teraz kartka. Droga Wiolu, wszystkiego najlepszego w dniu urodzin życzą... Proszę bardzo. Ty... O... Sy... I... A! Świetnie. I... Ty... Mek. Uśmiechnięta buźka. O, ciekawe, kto to? Tymek, chodź! O, cześć, Rosie! Hej! Przepraszam, że tak późno przychodzę, ale znalazłam to w moim samochodzie. Papier do pakowania w motylki. Czy to do spakowania prezentu Wioli? Tak! Dobrze, tak myślałam, że to wasz. Do następnego razu złóżcie Wioli ode mnie życzenia. Dobrze! Pa! Do zobaczenia, pa! Rosie! Do zobaczenia! Pa! Dziękuję! To co? Odwijamy prezent z naszego papieru i zawijamy w ten? Nie, mam pomysł! Może owiniemy tym papierem prezent opakowany naszym papierem? Jak prezent w prezencie? Tak! Dobry pomysł, Tymku. Teraz ty pakujesz. Lubię pakować prezenty. A ja je otwierać. Już niedługo wasze urodziny. Na pewno będziecie mieli dużo prezentów do otwierania, prawda? Tak! Wtedy mamusia powiedziała: Nie mogę uwierzyć, że moje małe bliźnięta niedługo skończą 5 lat. Nie mogę uwierzyć, że moje małe bliźniaki niedługo kończą 5 lat. Niesamowite. 5? Orety! To spora liczba. Chyba zorganizujemy wam wspaniałe przyjęcie urodzinowe w nowym domu, co? Tak, tak, prosimy! Prosimy. Dziękuję. Dobrze. Skończmy to pakowanie, żebyście mogli iść do łóżek i wyspać się przed przyjęciem Wioli. Tak, i to, powiedziała mamusia, byłoby na tyle. Cześć! Macie dobrą pamięć? Pamiętacie, co nam się dzisiaj przydarzyło? To gra pamięciowa Tosi i Tymka. Zagrajmy! Dzisiaj pakowaliśmy prezent dla Wioli. Czy ten prezent to pluszowy miś? Czy może książka z naklejkami? Odpowiedź kryje się za tą chmurką.
pójście. Prawidłowa odpowiedź to książka z naklejkami. Zobaczcie. Czy to jej prezent, mamo? Naklejki? Książka z naklejkami? Trafiony, zatopiony, Tosiu. Ale ekstra! Z księżniczkami i smokami. Kupiłaś kartkę, mamo? Zobaczcie, co znalazłam. O, jest kartka! Świetna gra! Było fantastycznie. Do zobaczenia! Bawmy się! W rolach głównych wystąpili Alicja Reszczyńska, Tomek Pionk, Małgorzata Musiała i Mateusz Deskiewicz. Piosenkę śpiewał Krzysztof Majda. Realizacja dźwięku Karolina Kinder. Kierownictwo produkcji Paweł Żwan. Realizacja wersji polskiej Studio Tercja Gdańsk dla Hipace Media International.